Cześć! Spotykamy się dzisiaj w nadzwyczajnych okolicznościach, ale nie oznacza to, drodzy maturzyści, że o Was nie pamiętamy. My, Wasze młodsze słowakowe rodzeństwo, przygotowaliśmy dla Was specjalny prezent. Posłuchajcie! Opowiem Wam dzisiaj prawdziwą historię o miejscach, sytuacjach, życiu, latach, chwili. I mam z tyłu głowy taką teorię, że bohaterowie tej baśni coś niezwykłego nam zostawili. Oto 6 lat temu pierwsi śmiałkowie wkroczyli w mury naszego zamczyska. Twierdza ta elitarnym Słowakiem się zowie. Strzeżona dzielnie, jak pokoju nauczycielskiego drzwiska. Po 3 latach i niezliczonych przygodach liczebność zero-jedynkowców się dwukrotnie zwiększyła. Spotkali się wszyscy w słowakowych ogrodach i od tego momentu ich licealna rzeczywistość przyspieszyła. Przedstawić tu trzeba piękne królewny, których uroda przyćmiła blask słońca za oknami. Makijaż, styluwa, uśmiech i krok pewny panowały nad zauroczonymi ich wdziękiem rycerzami. I choć w krawatowych zbrojach zjawiali się również książęta, niektórzy 100 koni kryli w samochodzie, byli silni, przystojni, nie tylko od święta. Na boisku czy w bramie, żyli zawsze w zgodzie. W gospodach damsko-męskich na 3. poziomie urzędowali myśliciele w kłębach dyskusyjnych. Panowie w klubie pod pisuarem na miękkim tronie, a damy przed lustrem w pozach do zdjęć atrakcyjnych. Lecz naraz, dzierżąc ostry topór w dłoni, z jamy swej groźny smog wybiega. Wodnym ogniem zionie i tak ich pogoni, że mokrzy są dzień cały, bo papieru nie ma. W bufetowych lochach, gdzie bułki są smaczne, na tronach zasiadają wszyscy maturzyści. Strzeżcie się młodsi, bo to miejsce cudaczne, w którym znajdują się tylko w hierarchii najwyżsi. Wśród tych 3-klasowych osobistości ujawniły się dusze przywódcze i waleczne. Dominik, Jakub, Tomasz, królowie na wysokości. Ich duch będzie spoczywał tu już wiecznie. W tym a oddziale w ogóle byli ciekawi śmiałkowie, których humor i zaangażowanie wszystkich zadziwiały. Świat pani profesor Ślusarczyk stawał na głowie, zanim ich dyskusje i śmiechy ustawały. B-klasa to uczniowie spokojni, pozornie. Choć na studniówce z nektaru nie rezygnowali, wśród nich jest 4 rycerzy męskich ponad normę. Z wychowawczyniami B-klasowicze wspaniale czas spędzali. I oczywiście zapomnieć nie możemy o klasie zwycięzców we wszystkim, co istnieje. Wyniki rajdu bez trudu odgadniemy, bo to C. Klasa z panią profesor Olech Harężlak na czele. W klasie D pan profesor Straszak panował. Tam stereotypowi działali społecznie, a ich projekt aktywnie świadomość ludzi budował. A uczniowie? Uczniowie zachowywali się raczej grzecznie. W klasie E pani Ślusarczyk trenowała zdobywców, którzy w szafkach skrywali skarby najdziwniejsze. Brzoza należał do największych kolekcjonerów odkrywców i dostarczał paczki większe albo mniejsze. Specjalnie dla was brzmi dziś dzwon ostatni. Nasz zamek w zadumie stoi pogrążony, bo dziś odchodzą dworzanie przykładni. Zostawiają dobytek przez lata tworzony. Kochani maturzyści, jesteśmy razem z wami. Wspieramy was myślą, rozmową, uśmiechem. Chociaż dumni, to zalewamy się dziś łzami, bo uczniami jesteście ostatnim oddechem. To już koniec baśni o bohaterach dnia dzisiejszego. Wasza historia jest inna, niebanalna. Na zawsze jednak w murach zamku tego zostanie po was ta siła fatalna.